Cześć! Jestem Karincia i witam Was. Tak naprawdę w ostatnim odcinku z serii Ślubne Przyjęcia, bo dzisiaj organizujemy ostatnie ślubne przyjęcie. Za tydzień jeszcze będzie jeden odcinek, ale taki bardziej już podsumowujący cały pakiet rozgrywki. Ja go niby, wiecie, tym samym intrem opatrzę, ale tak naprawdę to jest bardziej odcinek recenzujący pakiet rozgrywki niż przedstawiający ślubne przyjęcia, więc można powiedzieć, że ten jest ostatni, a ten za tydzień będzie takim dodatkowym, bonusowym odcinkiem można powiedzieć do serii, ale właśnie ta seria miała właśnie się skupić takim podsumowaniem, tak żeby mogła w pełni ocenić właśnie pakiet rozgrywki i wszystkie przyjęcia po kolei je organizując, więc dzisiaj ostatnie przyjęcie, jakby co, jeśli chodzi o modyfikacje, to mam jedynie moda na krótszą ciążę, co tutaj w ogóle nie powinno mieć w ogóle znaczenia, ale nie chciałam już je wyrzucać tego moda i później pamiętać do serii Legacy że muszę go wrzucić z powrotem, więc stwierdziłam, że już go po prostu wyrzucać nie będę, skoro tutaj akurat nie potrzebuję po aktualizacji żadnych dodatkowych modyfikacji, więc dlatego mówię, nie ma to raczej znaczenia, więc możemy uznawać, że gra jest praktycznie prawie niezmodowana. No i jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że we, w środę 13 kwietnia wyszła zawartość dodatkowa, można by powiedzieć do gry, a więc wyszedł kolejna ekspresowa dostawa przyszła. I tak naprawdę nagle patrzę, tu wchodzę do gry i mówię, o, ekspresowa dostawa, mówię OK. Więc jest to dodany scenariusz dla Simorośli i została dodana nowa fryzura w kasie dla wszystkich grup wiekowych i dla kobiet. A więc tutaj jak jest to dla Was interesujące, to właśnie jedna nowa fryzurka doszła. I mówię Simorośli i Simorośle teraz właśnie mają również swoją swój scenariusz, więc po, jeśli chcecie grać z Simoroślami, co do tej pory było możliwe, tylko trzeba było wejść tam gdzie do debuga i znaleźć te, te rzeczy. No ale i, a, a za pomocą cheatów, za pomocą, właśnie, Shift-click też można było przemienić Sima zresztą w Simoroś. Oprócz bardzo, cały czas tutaj opcja była. Więc tutaj odkąd gdzieś tam, w wiele, wiele, wiele lat temu wprowadzono właśnie te simorośle, to nadal są. No ale teraz mają też swoją oficjalny tutaj scenariusz, więc bardzo fajnie, według mnie. Jeszcze nie grałam w scenariusza, ale oczywiście mam nadzieję, że będzie przyjemnie, a przynajmniej można się zapoznać ze simoroślami. No i jedną rzecz, albo stać się simoroślami, później dalej ją trzymać. Jedna ważna rzecz, niestety. Jak widziałam, to niby tam mieli jakieś bugi też troszeczkę małe naprawić w grze, ale niestety nadal nie naprawiono bugów w grze, gdzie jak się wejdzie do jakiegoś scenariusza, i wejdzie się do scenariusza, kliknie się na przycisk Scenariusze i się będzie przeglądało w ogóle, jakie scenariusze są. Ja to później strzałki lewo, prawo nie działają, więc jak tylko weszłam i zobaczyłam nowy scenariusz, o, to później musiałam restartować grę, żeby mi tutaj strzałki ładnie działały, więc tego nadal nie naprawię, na propos. Dobrze. Ale organizujemy. A, jeszcze jedna sprawa, taka mała na początek. Widzicie, że mamy lato. Postanowiłam zmienić tam porę roku. Cały czas mieliśmy zimę, zimę, zimę. Postanowiłam, że skoro dzisiaj mamy by odnowienie przysięgi małżeńskiej, to można stwierdzić, że kilka lat minęło, więc pora roku się musiała zmienić. Więc dlatego mamy lato, a nie zimę. A dodatkowo ja planuję mieć ślub na plaży, więc myślę, że to lato będzie nam po prostu lepiej służyło tak naprawdę. Przy tym ślubie, i żeby po prostu zapewnić sobie ładną, ciepłą pogodę, żeby na pewno tutaj nikt nie był pokrzywdzony. Dobrze, ale organizujemy wydarzenie nasze ślubne. No i właśnie zostało nam to odnowienie przysięgi, którą właśnie robimy. Nie będziemy seniorami, nie trzeba być przecież seniorami, żeby odnawiać przysięgę małżeńską. Można, nie wiem, odnowić, nie wiem, po jakimś kryzysie w małżeństwie czy coś, więc tutaj nie, nie, bym powiedziała, nie wnikam w to, dlaczego. Patrycja oraz Michelle odnawiają przysięgę. Wiadomo, my tu musimy zrobić to z racji tego, że po prostu. Mm. przechodzę wszystkie przyjęcia ślubne. Widzę, że się mi zapamiętały te rzeczy, te osoby z orszaku ślubnego i to wszystko, co, co było do ślubu, więc super, bardzo fajnie, więc mogę tutaj na przykład jeszcze raz wszystko to samo wybrać. Możemy spróbować artystę scenicznego i goście. Artysty scenicznego chyba nie było na. Normalnym ślubie, co nie? A bo tutaj nie ma tego. Eee, osoby z obrączkami, o, proszę bardzo, więc za to jest artysta sceniczny, można by powiedzieć. Więc tutaj e, tej osoby nie ma, więc tutaj można by powiedzieć. E, no dobrze, ale zapraszamy oczywiście przyjaciół naszych różnych. Widzę, że tutaj coś się zbagowało, jeśli chodzi, nie pokazuje pasku przyjaźni nam z osobami. Ok, e, to widzę, nie wiem, czy to jest część aktualizacji, czy czego, ale widzę, że po prostu nie pokazuje nam tego paseczka. Ja postaram się zaprosić właśnie też takie osoby gdzieś, które znam, albo które miło byłoby mieć na naszym ślubie. Jeszcze kogoś mogę? Mogę. Jeszcze kogoś? To jeszcze kogoś... O, Hektora Loronta chciałam zaprosić. Może on. I niech tak będzie. Proszę bardzo i mamy naszych 15 gości i niestety nie ma tu już wyboru, wiecie, tego stroi, tego tortu i tego wszystkiego, ale nadal możemy pokroić tort. Myślę, że zrobimy taniec. Myślę, że złożymy też sobie przysięgę małżeńską. Małżeński pocałunek jak najbardziej. Może puszczaj bańki, bo tego nie było, więc tutaj na pewno wznieść. to, a też spróbujemy. Pierwszy taniec. Przejdź się do się przejdziemy, zobaczymy. Może rzucanie ryżem też i ucztę, proszę bardzo. Może wykłażaj przemowę, nie? Bo to mnie troszeczkę czasem nie denerwuje. Ale też sobie zróbmy rzuć ryżem i ucztę, i mówię bańki. Tym razem sobie też zrobimy i rzucanie ryżem. O. Niech tak będzie. O może, a, a może oprócz zamiast toastu to sobie zrobimy herbatę? O, bo herbaty nie było, proszę bardzo, więc jak to zrobimy? I jeśli chodzi o to, gdzie, to postawiłam na, powiedzmy, na plaży. Tutaj w tartosie właśnie weselne, weselną parcelę, a więc ta Felicita Sula Sabla, którą każdy ma w. Swojej bibliotece, a więc tutaj, bo, ona do, bo to doszły jako właśnie parcele z pakietem, a więc tam właśnie są właśnie, jest ta parcela właśnie niby na plaży, jest też parcela niby na nieukres, właśnie ślubna, i tam jeszcze dwie inne, a więc właśnie postawiłam sobie ją u nas, tak jak mówię, w cudzysłowie, na, na plaży, w Tartosie, bo tak naprawdę to nie jest parcela plażowa, bo nie ma dostępu do wody, ale jest na piasku całkowicie, więc ja ją nazywam plażową, pomimo tak, tak naprawdę, że dokładnie plażową nie jest. Dobrze, o 14 sobie może rozpoczniemy. I mamy to. Ja jeszcze im kupię, oczywiście, torcik, żebyśmy mieli, żeby też tutaj było, bo chyba wybrałam krojenie tortu. I tym razem nie będziemy do tego tortu znowu piec, bo nie ma co. Ale sobie zamówimy tutaj, gdzie mamy. Zamów, tort weselny, proszę bardzo. I jakiś pierwszy z brzegu, który mi wpadnie w łapę. Chciałbym, wiedzieć, że cały czas mi wpadają te same, więc może nie będzie ten. Proszę bardzo, więc mamy go. Ja go może włożę nam na razie do wyposażenia czy do, do ludoweczki. Mam nadzieję, że nikt go nie będzie jadł. Mogłam go włożyć też do wyposażenia rodziny. Wtedy byłoby troszeczkę bezpieczniejsze, ale mam nadzieję, że nie zjedzą. No i co i zobaczymy jak pójdą nam te właśnie, jak pójdzie nam to dowienie przysięgi. Jestem ciekawa, czy można odnowić przysięgę z udzielającym ślubu, bo w sumie Nancy mogłam wybrać jako udzielającą ślubu, to zobaczymy jak to działa. Jeszcze nigdy nie próbowałam robienia właśnie odnowienia przysięgi z tym pakietem, więc jak najbardziej będziemy patrzeć. No jakby co to może się uda że akurat, by zadział udzielający ślubu, bo w tej serii jeszcze nie zadziałał, ale jak ja robiłam miniaturkę do tej serii, do odcinka właśnie 5B, to mi wtedy zadziałało dziwo, więc raz mi zadziałało, więc zobaczymy. I jesteśmy pięknie na plaży, proszę bardzo. Na tej, tak jak mówiłam, parceli. Jest to jedna z parceli zbudowana przez. Przepraszam, teraz już nie Game Changersa, czyli jak, jak mam ich nazywać? <laughs> nie mam pojęcia, ale przez, przez jedną właśnie z osób, więc proszę bardzo, tak to się prezentuje. Tu pewnie jakiś artysta sceniczny może wystąpić, tu również może jakiś barman zatrudni obsługę. Może tutaj spróbujemy właśnie zatrudnić jakąś obsługę. Nie wiem, czy ktoś tutaj przyjdzie, więc może zatrudnimy, żeby nie było. Artysta sceniczny jakiś tutaj nam się powinien pojawić, więc przynajmniej mam nadzieję, że się pojawi. Patrycja mogłaby zmienić strój nie na czarną sukienkę, tylko na swoją tutaj białą suknię, więc tutaj, żeby też ładnie wyglądała. No i co? No to może tak. W tytuł aktywności związane ze ślubem może właśnie proszę zająć miejsca, proszę bardzo. I tutaj jest tylko jedna Alejka ślubna, więc tylko wokół jednej alejki ślubnej Simowie się właśnie powinni Powinni zebrać Proszę bardzo, o, Nancy poszła już do swojej roli udzielającej ślubu Więc proszę bardzo Ona się tutaj ładnie wzięła do, do roboty I się chyba każdy ubrał W swój taki strój, tak naprawdę Który ma na e, Tak naprawdę na Można by powiedzieć Tutaj oficjalną, więc tutaj myślę, że Bardzo ładnie się e, Wszyscy ładnie ubrali, dobrze może małą tutaj poproszę, żeby po prostu jeszcze wyślemy ją w stronę Ołtarza. Jeden SIM. Nie, przepraszam, wyślij w stronę ołtarza. Nie, jeszcze nie tak. A nie mogę wysłać ją jako osobę. Okej, okay, nie mogę jej wysłać jako osobę rzucającej kwiatki. a niby taką ma. Bym podziała rolę. Okej, okay, okej, okay, dobra, niech, niech będzie. Ale w takim razie to może wyślemy w stronę ołtarza dwoje simów. Naszą po prostu parę młodą, proszę bardzo. Niech tutaj przyjdą. A więc, Michalu, zapraszam. Pójdź w stronę ołtarza. Moi simowie zresztą są już głodni. <noise> Czy tutaj jest do picia herbaty coś? Chyba nie widzę, więc widzę, że jest tu do jedzenia. Ale do picia herbaty widzę, że chyba nie ma rzeczy. Dobrze, ale idą sobie ładnie. Proszę bardzo, w stronę ołtarza, więc przejście alejko. mam nadzieję im się za chwilę zaliczy, albo i nie. <grywy> o, jaka muzyka też, proszę, 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 no dobrze. Yy, Odnow przysięga małżeńską, z tym imieniem Michel Kalania, więc widzę, że niestety yy, nie mam jakby za bardzo możliwości tutaj Mogę je zrobić, proszę zająć miejsca. Nie mam za bardzo możliwości, żeby oni odnowili przysięgę małżeńską z udzielającą ślubu, więc widzę, że to raczej by jest troszeczkę. E, dobra, całujesz się z Michelem, ok? A jakbyś mogła z nim, jakby. O, no właśnie. Wziąć ślub, to byłoby miło, ale widzę, że niestety, mówię, nie ma możliwości, żeby gdzieś tam ona im udzieliła tego ślubu tym razem, a więc tutaj. Przy udzielaniu ślubu, tak jak myślałam, raczej takiej opcji nie widzę, więc szkoda, że no w sumie te role, które im nadałam to troszeczkę bez sensu, bo przy odnowieniu przysięgi nic nie mogą mi tak z nimi zrobić. Tym razem, ten jeden raz pamiętałam, żeby zdję zrobić zdjęcia do miniatury podczas nagrywania filmu, jestem z siebie dumna, bo zawsze musiałam to dogrywać gdzieś tam e, poza odcinkiem, więc jestem super z siebie dumna, że się udało, a przecież też mamy piękną, piękną pogodę dzisiaj w Tartosie, więc powinno być pięknie i ładnie, proszę bardzo. A czy oni odnowili tę przysięgę małżeńską? Już koniec? Czy ty się... Halo, czy ty się zbagowałaś? Może wiecie co? Ja wam zresetuję po pierwsze, bo... E... Okej, okay, bo im się nie zaliczyło. A teraz jest już przysięga małżeńską z tym udzielającym ślubu, okej. Okay. Okej, okay, ale tutaj na tym nie było takiej możliwości. Było tylko odnów przysięgę. Więc może jednak coś się uda z tą Nancy? Uda się, Nancy? Halo? Nie, widzę, że Nancy nie działa, bo wtedy jak mi działała, to działała tak naprawdę, wiecie co, od razu. Więc ja tu resetuję Simów. Resetuję też... jakby zresetujmy sobie również Nancy. Żeby nie było, zrobię jeszcze raz aktywności związane ze ślubem. E, proszę zająć miejsca. I to jakby wiecie, zresetuję Nancy, że ona ma rzeczywiście tutaj e, jakby udzielać im ślubu. I tu zrobimy złóż księgę małżeńską z udzielającym ślubu. Proszę bardzo. I może teraz Nancy zatrybi po prostu. Albo nie. <śled> Nie, i wiecie co? Mi się wydaje, że ona gdzieś się tam resetuje. Gdy po prostu resetuj obiekt jeszcze raz. Proszę zająć miejsca. Więc... No i proszę bardzo. I złóż przysięgę z osobą udzielającą ślubu i pocałuj. Proszę bardzo. I teraz... Nie. Dobra, zresetowałam jeszcze raz Nancy. Zresetowałam i teraz. Nie, teraz panem. Ale nie, widzę, że panem młodym jak wybrałam, żeby był ślub, to również gdzieś tam to nie zadziałało. A więc niestety NES nie chce działać niestety, więc tutaj nie będę tego oczywiście przedłużać, bo za chwilę mi się pewnie znowu e, skończy czas ze, ze ślubem, no bo jest jeszcze, jeszcze jeden i jeszcze raz. No, więc tutaj niestety. Dobra. Gdzie co? Resetuj obiekt. Może niepotrzebnie, może Nancy resetuje, nie mam pojęcia, ale dobra. Jeszcze raz. Nie no, za każdym razem jakby Nancy się cieszy i nie robi jakby swojej roboty, nie rozpoczyna jakby tutaj udzielania ślubu. Dobra. I co, żeby oni już nie czekali tyle, to po prostu złóż przysięgę małżeńską i pocałuj. Proszę bardzo. Żeby nie było, że oni muszą czekać, aż Nancy rozpoczniecie. oni jak mają zacząć, to Nancy się jakby z nimi cieszy, więc nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Mówię, raz mi to jakoś fartownie zadziałało, ale nie, może by podczas ślubu zadziałało, może podczas udzielania ślubu nie działa. Nie mam pojęcia co tu się dzieje. Więc jest to na pewno bardzo, bardzo, bardzo dziwne. No o, widzę, że małżeński pocałunek już mają zaliczony, no ale okej. Okay. No dobrze, no to jeszcze raz sobie tutaj składają przysięgę, bo się za pierwszym razem nie zaliczyło, jak zrobiłam odnowienie przysięgi, więc no coś dziwnego tutaj można by powiedzieć się rzeczywiście dzieje, proszę bardzo przyjmij tę obrączkę o i się jeszcze tryknęli o brawo no a ona zarobiła właśnie podczas dnia wolnego, dobrze aktywności związane ze ślubem Proszę bardzo, niech goście rzucają ryżem, proszę bardzo. Więc zaczną rzucać ryżem, czy, czy, czy niekoniecznie? Halo? Tak, ktoś będzie rzucał ryżem. Proszę bardzo, wyślij w przeciwną stronę do ołtarza, proszę bardzo. Michel, możesz iść, proszę bardzo. <ścoughs> I aktywności związane ze ślubem. Niech goście dmuchają bańki, proszę bardzo. Będą dmuchać bańki. Będą dmuchać ba bańki, teraz ty przejdź się w przeciwną stronę do ołtarza. Tylko <noise> szkoda, że dmuchają na samej też ścieżce i musisz ich omijać, ale... <noise> no dobrze, niech będzie. Nie! Mitchell! <noise> Mitchell, co żeś ty zrobił? No to teraz nakarm tortem swoją pannę. No po prostu, ja bym cię trzasnęła! Och, musiał, musiał, bo jest głodny wziąć sobie kawałek tortu. No po prostu. Takiego Sima to po prostu można trzasnąć. Ja mówię, wyjmę już z wyposażenia, dodam najwyżej za chwilę tam im e, e, jakiś toper na to, na to ciasto i będzie dobrze. Co nie? Mówię, dodam toper, będzie dobrze. Ale tu nie, no oczywiście, że nie. Czy ja ci młoda nie ustawiłam jakichś innych strojów? Że ty masz jakiś taki dziwny? Nie, no masz przecież normalny strój. Można by powiedzieć zmień strój na ten, proszę bardzo, nie powinnaś mieć takiego tutaj dziwnego, proszę bardzo, możesz ty również sobie przyjść, zresztą aktywności związane zbierz Simu wokół tutaj, proszę bardzo i weź kawałek, proszę bardzo, a więc Simowie mogą sobie brać ciasto, proszę bardzo, ty sobie nie wzięłaś kawałka, proszę bardzo, weź kawałek. Michel, jak on, on oczywiście tysiąc kawałków sobie już wziął, więc niech zje ten, który ma. I może tutaj podać poczęstunek i też napełnić fontannę czekoladą, proszę bardzo. Więc też już niech to będzie ewentualnie, jakby ktoś sobie chciał coś normalnego zjeść, oczywiście. Więc tutaj niech mają. A gdzie ten miksolog, którego zatrudniłam, co? Na parceli jest już zatrudniony miksolog. Ok, to gdzie on jest? Nie mam pojęcia, gdzie jest na przykład mój artysta sceniczny. Dobra, zatrudnimy może pianistę, żeby cokolwiek było z muzyki. Bo widzę, że tu nic nie ma, ale chyba za chwilę będę musiała dokupić może jakąś wieżę stereo czy coś. Nie chciałabym dokupować budki tutaj dla, dla DJ-a, bo sądzę, że to jest raczej, bym powiedziała, zbędne i zresztą może i tak nie przyjdzie osoba, która miałaby to gdzieś tam robić. Kupiłam z uniwersytetu taki głośniki, bo sądzę, że na taki imprezie to chyba najlepiej by pasowały takie. Dobra, zaproszmy może jakąś tutaj herbatkę o z sokiem jabłkowym, proszę, albo z kwiatu, poma o, z kwiatu pomarańczy, proszę bardzo. Możesz iść w międzyczasie tak zwanym zaparzyć herbatę, zanim właśnie tam e, różni simowie pójdą sobie coś jeść. Czy tu jest jakaś toaleta? Chyba nawet nie ma jakiejś takiej publicznej toalety, więc wiecie co? Ja tu tylko dostawiam jakieś rzeczy, żeby moi simowie mieli tutaj lepiej, ale oczywiście one są potrzebne, więc dokładam je. Tutaj z tyłu dorzuciłam kibelek, więc od razu nasza córeczka może tam iść. Nie wiem dlaczego ona akurat musi... Nie doglignam! Ona musi iść, a jej rodzice nie. Nie mam pojęcia. Dobra, już tam zrobiłaś herbatę? Tak, więc zaparzyłaś tę herbatę? Tak, to teraz możesz jeszcze nalać herbatę, proszę bardzo. O, o, o weszłam w tekstury i za chwilę będzie gdzieś tam można... Zawołać simów, którzy tam chyba gdzieś tam się za bardzo przy torcie nie wiem. Nie, jakoś, jakoś nie poszli na ten torcik za bardzo, więc co? Podaj herbatę. Aha, mogę komuś podać herbatę, ale jakbym kliknęła na aktywności związane ze ślubem, to mogę gdzieś tutaj zrobić. Nie, nie mogę na herbatę jakby ich zawołać. No dobrze, to możesz sobie wypić herbatę i twój małżonek też może wypić herbatę. I ktoś, kto tam będzie chciał, to sobie też niech wypije herbatkę, więc myślę, że jak ktoś będzie chciał popić właśnie ciasto, może troszeczkę zasłuche ciasto herbatą. To oczywiście może, a tam w tle sobie włączymy oczywiście jakąś muzykę, włącz, może klasyczną, żeby nie było młode, tak? Już sobie się wysikała, więc tak. Herbatka jest. Aha, tu jest podaj herbatę, ale myślę, że nalać lub podać herbatę. No, ale myślę, że się powinno zal zaliczyć. Chyba, że może bym tutaj dała. Podaj herbatę, niech po, na przykład podaj Diego herbatę, proszę bardzo. Może tak się zaliczy, jakbym ewentualnie zrobiła. A ty za chwilę zawołasz wszystkich na, na taniec, a ja bym chciała tylko jeszcze... Nie, nie mogę tak zrobić, dobra. Aktywności związane ze ślubem. No to co, no to teraz niech goście tańczą, proszę bardzo, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy, tańce, hulańce, zapraszamy. O i nam się już skończyło, no. Niedługo gdzieś tam to trwało, no ale chwilkę, chwilkę on trwało. Dobrze, to jeszcze jedynie mogę zrobić. Zatańcz wolny taniec z małżonkiem, no bo niestety już po wszystkim jest. Ale ona wywijają tyłeczkiem, proszę bardzo, ale dobrze możecie sobie spróbować. Zatańczyć wolny taniec, powiedziałam. O właśnie tańczyć wolny taniec. Oczywiście gdzieś tam pójdziecie dalej, ale nie jakoś super daleko, więc... Proszę bardzo, więc mają swój również taniec. O. No ale niestety super dobrze nam nie poszło. Ale znowu bym powiedziała: jest to raczej krótsze przyjęcie, bo zaczęliśmy o 14, a o 20 już się skończyło, więc tak naprawdę 6 godzin. No i dopiero teraz przyszedł artysta sceniczny. Nie, to to jest akurat jego Lobo, ale myślę, że oczywiście osoby, które gdzieś tam zatrudniłam, to niestety dopiero później przyszły. Widzę, że część. Osób dalej siedziała, jak przyklejona tak naprawdę do tutaj, do, do krzeseł niestety, więc się nie odkleili przez całość, no ale myślę, że gdzieś tam, właśnie w, za tydzień, w odcinku podsumowującym cały pakiet, właśnie gdzieś tam to poruszą, Chociaż zdecydowanie w, przy weselu to chyba jakby działało lepiej, się lepiej chyba odklejali od krzesła. Widzę, że podczas odnawiania przysięgi, na no to tak troszeczkę słabo działało, ale to w sumie tyle na ten odcinek no krótszy wyszedł, bo też krótsze było to przyjęcie, nie miałam za dużo czasu wszystkiego w sumie zrobić, no ale oczywiście nie obyło się bez bugów mniejszych bądź większych bądź wolnej woli która mi pokrzyżowała pewne plany ale to wiadomo, zawsze ktoś musi wziąć kawałek tortu jeśli nie ma na nim topera, więc polecam posiadanie tortu z, od razu z toperem należy no, by dołożyć topera, to trzeba go mieć i nie można mieć z toperem tortu w wyposażeniu, więc to też jest z drugiej strony złe, że nie można mieć właśnie tortu z toperem w wyposażeniu razem, Wykona się muszą zawsze rozczłonkowywać i później trzeba go dodawać jako się wyjmie. Więc to dla mnie też jest duży, duży, duży minus, jeśli chodzi właśnie o te topery tak zwane. No ale dobrze. Dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. Polecam parcelę, bo nawet dobrze wyszła i przepięknie się prezentuje, proszę bardzo, przy tym zachodzącym słońcu, więc. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu.